nie ma w mojej ocenie. W Urzędzie Miejskim takiego, przepraszam, mądrego, a ktoś powiedział wręcz aroganta, który uzurpowałby sobie prawo, aby w pojedynkę rozstrzygnąć, jak ten gigantyczny teren ma pracować na nasze przyszłe pokolenia, jak ma służyć temu miastu. To jest ostatni taki teren, który albo zagospodarujemy zgodnie z najlepszym wiedzą, sztuką, doświadczeniem, uwzględniając możliwości, albo po prostu zepsujemy to. A jak mielibyśmy zepsuć, to lepiej za to się nie zabierajmy, bo może nasi następcy zrobią to lepiej. My dzisiaj mamy odwagę proponować mieszkańcom Kościerzyny publiczną debatę. Jak ten teren ma wyglądać? Ale posiłkujemy się do tego, tak jak powiedziałem, najlepszym doświadczeniem, wiedzą, autorytetem naukowym, stąd też forma dochodzenia do ostatecznych rozwiązań w postaci konkursów różnego rodzaju o dużym zakresie, o mniejszym zakresie. Stąd też pozwólcie Państwo i proszę o klaskami przywitać naszego zacnego gościa, pana profesora Piotra Loranca, który był, przewodniczył sądom konkursowym w wielu konkursach, które ogłaszał się. Witam, panie profesorze. W Kościerzynie mamy do czynienia z przykładem naprawdę chyba unikatowym w skali Polski, gdzie w ciągu ostatniego roku miały miejsce 3 duże konkursy, a w ramach to którego zebrany został materiał do dalszego myślenia. Stąd myślę, że to jest tutaj bardzo istotną kwestią, żeby najpierw podyskutować, można powiedzieć, w sposób jak najbardziej otwarty, jak najbardziej prosty i zrozumiały dla wszystkich uczestników tej dyskusji, a następnie wyniki tej dyskusji dopiero ujmować w tych zawiłych często dokumentach takich jak studium, jakieś programy operacyjne, strategie i inne tego typu historie, co do których przeciętny zjadacz chleba nawet nie wie, z czym to się wiąże. 11 różnych obiektów, które zostały wyróżnione w ramach tych prac, wszystkie one były tutaj obejmowane. To myślenie, które tutaj zostało zaproponowane, ma za zadanie zintegrować wszystkie istotne kwestie, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju miasta, pod jedną wspólną koncepcją Kościerskiego Parku Kultury, ale te koncepcje obejmują zarówno atrakcje turystyczne, obejmują funkcje dla mieszkańców, obejmują przestrzeń publiczną, także obejmują rozwiązania w zakresie komunikacji, ale także wreszcie obejmują kwestie związane z przyrodą, z krajobrazem, z wodą i z tymi wszystkimi wartościami, które są istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. Wokół tego pomnika wyrastają w tej chwili nowe obiekty usługowe, także realizowany jest nowy układ komunikacyjny i w ramach tego także pojawia się szansa na uzyskanie nowej przestrzeni, nowej jakości przestrzeni o interesujących rozwiązaniach projektowych, które, jak się wydaje, dają największe szanse na to, aby przestrzeń ta nie była przestrzenią taką stylizowaną na staromiejski rynek, którego w tym miejscu nigdy nie było, ale żeby była przestrzenią nowoczesną, jednocześnie nawiązującą w interesującej formie do lokalnej tradycji, do lokalnej tożsamości. I to, proszę Państwa, myślę, że się udało. Ta praca, która wygrała, ta praca spełnia te kryteria i dlatego też sąd konkursowy zdecydował się o przyznaniu pierwszego miejsca. Kolejnym konkursem, który również wynikł nam w toku tych prac nad Kościerskim Parkiem Kultury, był konkurs na zagospodarowanie wzgórza grodowego. I chciałbym zapytać się Państwa, czy Pan Profesor, kiedy się zapoznałem z materiałami tak zwanej karty lipskiej. To jest bardzo obszerny dokument, wiele różnych rzeczy, który akcentuje także kwestie przestrzenne. I w ramach owych kwestii przestrzennych jest tam bardzo wiele zagadnień też wymienionych. W tym jednym z nich jest odnowa przestrzeni miejskiej, w tym tak zwana rewitalizacja. Tutaj jest temat na osobną dyskusję i debatę, czym jest odnowa, czym jest rewitalizacja, jak się jedno z drugim wiąże. Moi koledzy po fachu wiodą bardzo naukowe spory na ten temat, ale to jest, powiedzmy, zupełnie odrębne zagadnienie. Tak a propos ochrony powietrza, tak od początku, króciutko. Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie do Europejskiego Porozumienia Burmistrzów na rzecz ograniczenia emisji CO2, tak naprawdę o to chodzi. Realizujemy te zadania. Sieć ciepłownicza wybudowana w głównych ciągach, tam gdzie z tym zapyleniem powietrza mamy najwięcej problemów. Każdy dzisiaj w Starym Mieście praktycznie ma dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
miasto podjęło uchwały, na mocy których budżet miasta dopłaca właścicielom do zmian źródeł ciepła na źródła ekologiczne, niskoemisyjne. Tych tematów mógłbym wymienić mnóstwo, ale to nie jest przedmiotem debaty. Nasze partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, jeden z priorytetów, pokazuje odnawialne źródła energii. One dotyczą każdego właściciela nieruchomości, każdego mieszkańca, bo ten projekt nie jest tylko dla przedsiębiorców. Każdy może w tym projekcie szukać swojej szansy. I przykładem na to, że to jest możliwe, przykład Stowarzyszenia Słoneczna Kościerzyna, które praktycznie jest na etapie wyboru wykonawcy, który zainstaluje, szczególnie w Starym Mieście, 125 instalacji solarnych do produkcji ciepła z energii słonecznej. To myślę, że to są tylko te obszary, które moglibyśmy wskazać jako realizację tego pakietu, o którym my mówimy, o którym mówi pan profesor. Cóż to będzie za kościerski park kultury, który na niżej położony i z każdej strony będzie zasypywany tonami popiołów, pyłów zwiewanymi z miasta w ten najniższy punkt, jaki jest właśnie ten obszar, o którym my dzisiaj dyskutujemy w tym momencie. Więc tutaj wiele powiązanych działań. My się nie odwołujemy wprost do dokumentów unijnych, do dyrektyw, bo powiem szczerze, zabrakłoby nam tutaj czasu, żeby je wszystkie wymienić, ale dla nas nie jest istotne, czy jakiś dokument został przyjęty, czy nie. My tylko go oceniamy z punktu widzenia przydatności lokalnej. Jeżeli pakiet klimatyczno-energetyczny praktycznie nie dotyczy gmin, bo przecież to nas nie interesuje, bo prawo nie wymaga od nas, abyśmy go wdrażali, ale my uważamy, że tam są bardzo dobre rozwiązania. Karta Lipska, o której mówił pan profesor, my nie powołujemy się na nią, ale praktycznie jakby poczytać, to większość tych założeń jest i tych pomysłów jest zaczerpnięta także przez autorów tych opracowań. Oni przecież nie żyją na Księżycu, oni nie będą powiedzieli, że w Kościerzynie będzie kopalnia odkrywkowa żwiru na przykład, no bo nie będzie. Mówienie, że Niemcy są lepsi od Polski, uważam, że pan cały czas tutaj porównuje, a uważam, że jednak... Pan powiedział, że w tym momencie ma pan lepsze perspektywy w Niemczech aniżeli w Polsce. To Niemcy przyjeżdżają... Ja panu nie przerwałem. Gdy przyjeżdżamy do Polski, mamy przywiązanie do pewnych tradycji. Natomiast w Niemczech jest obecna globalizacja. Gdy przyjedzie pan do Kościerzyny, mamy okazję odwiedzić Muzeum Hymnu Narodowego, mamy możliwość podziwiać pomnik Wybickiego, gdzie są obchodzone liczne święta. Mamy przywiązanie do i pielęgnowanie lokalnych tradycji. Nie, to jest również ten temat, bo organizując taką majówkę z Wybickim, w którym uczestniczy naprawdę ogromna liczba osób, czujemy jakby niewykorzystanie tego terenu, bo jest ona na terenach przyrody organizowana. Natomiast tam nie ma ścieżek rowerowych, nie ma wykorzystania i właśnie to jest kościerski park kultury. Właśnie dzięki takim rozwiązaniom będziemy w przyszłości w stanie organizować lepsze akcje, które będą być może głośniejsze i również do pana dotrą. Dziękuję bardzo. No nie lubię, jak tam mi ktoś wciska i to nie pierwszy raz jakieś słowa, że tam lepiej, czy tam, nie wiem, są świadkowie, czy ja mówiłem tam lepiej, czy tam, nie. To jest temat, tylko broń Boże, ja chwalę każdą zmianę i widzę tą zmianę przez 26 lat. Tylko moja tendencja jest, żebyśmy my nie zabierali do pewnych, może i fajnych, może i jakichś rzeczy, ale nie zabierali następnej ziemi, następnej, żebyśmy nie przesadzili z wysuszaniem terenów. Pan jest bardzo młodym człowiekiem. Ja chodziłem na stadion przez łąki, tam szczupaki pływały, tam wszystko, żeby komuś nie przyszła za dużo myśl, a wysuszymy łąki, zrobimy to. Tylko o to chodzi. A pan tu jakieś tam majówki zupełnie. Mi chodzi rewitalizacja jak najbardziej. Tylko żeby przyszłość była, żebyśmy nie za dużo brali, nie za dużo tej ziemi, bo później mówią, dziki przychodzą do miasta. Nie, to miasto przyszło do dzików i tam do zajęczy i innych. A pan tu wziął zupełnie inny temat, a wy macie to pilnować. Wy
będziecie. Ja nie wiem, jak, ile Bozia mi tam da, czy w ogóle będzie, ale wy macie o każdy metr. Tam, gdzie trzeba zabrać, no, no nie ma rady. Ale o to chodzi, żeby rozważnie... Park Kultury ma na celu przede wszystkim walkę z suburbanizacją. Czyli walkę z tym, żeby to miasto się nie rozrastało i z wykorzystaniem pełnym tego terenu, który już teraz mamy. Więc radzę kolejnym razem troszeczkę uważnie może słuchać, bo jednak przecież mówimy o tym, aby nie zabierać kolejnych terenów, tylko te, które już teraz mamy, je wykorzystać. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam pana Tomasza Sikorę, który przedstawi szczegółowo projekt strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Kościerzyna na lata 2014-2020. I jeszcze króciutka informacja. Otóż już za kilka chwil po tych wystąpieniach będzie losowanie tych wspaniałych nagród, które czekają na Państwa. Oczywiście, że każdy by chciał, żeby to było miasto przyjazne mieszkańcom, inwestorom, turystom, kuracjuszom, żeby miało dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, społeczną, uzdrowiskową, bezpieczną, ekologiczną, czyli można powiedzieć koncert życzeń. Ale to jest właśnie wizja. To jest wizja, którą każdy z nas ma, kiedy cokolwiek w życiu rozpoczyna. Ja zawsze mówię, jak ktoś nie ma wizji, a obejmuje jakieś stanowisko, to niech lepiej z niego od razu zrezygnuje. Najpierw jest wizja, czyli muszę mieć jakąś wizję, a potem mogę się zabierać za zarządzanie. Niestety część naszych decydentów kończy na wizji i już dalej już nie idzie. Ma wizję i na tym się zatrzymuje. Ale z wizji trzeba przejść do misji. Misja już mówi nie tylko nasze życzenia, tylko mówimy o tym, jak chcemy, żeby to miasto w tym okresie, na którym planujemy strategię, jaką funkcję przyjęło, czyli miasto atrakcyjnej przestrzeni i czystym środowisku naturalnym, czyli zabieramy się za robotę, czyli likwidujemy niską emisję, zagospodarowujemy te obszary, o których tu dzisiaj między innymi była mowa, które do tej pory nie zostały zagospodarowane. Miasto o walorach uzdrowiskowych oraz dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, przyjaznej mieszkańcom i turystom. Uzdrowiskowych, czyli tutaj wolą tych wszystkich, którzy brali do tej pory udział w budowaniu tego dokumentu, było jednak to, żeby nadać ten status uzdrowiska. Jeżeli status uzdrowiska, to w oparciu o co? W oparciu o szpital, który posiadamy i o dobra natury, które kwalifikują Kościerzynę do tego, żeby ten status uzyskać. Tym, że dokument jest możliwy do konsultacji, jest od dawna już na stronie internetowej miasta. Ci, którzy śledzą trochę stronę, to wiedzą, część osób już swoje uwagi na bieżąco wnosi. Ja serdecznie dziękuję, no, starałem się w jakiś to najkrótszy sposób Państwu przedstawić. Gdzieś się zacinałem może nawet na chwilę, bo po prostu nie chciałem wchodzić w tak duże szczegóły, bo zabrałbym Państwu bardzo dużo czasu, a jeszcze po mnie są kolejne osoby, które będą Państwu przedstawiać kolejne dokumenty, które będą mówiły o przyszłości miasta. Serdecznie dziękuję, do miłego i do zobaczenia może następnym razem za kilka lat. Losujemy. Tak, losujemy. Drodzy Państwo, tak jak już Pan Burmistrz powiedział, to Państwo w dniach 17 i 18 lipca uczestniczyli w wystawie prezentującej poszczególne koncepcje, otrzymali zaproszenie na dzisiejszą debatę i teraz właśnie już losujemy. Główna nagroda. Tak. Główna nagroda, rower. Numer 115. Jest. Jest. Będzie mi wolno w imieniu nas wszystkich podziękować wszystkim Państwu, którzy włączyli się w tę dyskusję, bo im więcej z nas będzie rozmawiało o rozwiązaniach, które chcemy przyjąć w mieście, nie tylko mieszkający w Kościerzynie. Przecież Kościerzyna, to tak jak powiedziałem, to jest dobro wspólne, nasza wspólna troska, ale jedyne miasto w powiecie, o którego rozwój wszyscy się troszczymy. Dziękujemy Państwu za to zaangażowanie. Zachęcamy do śledzenia naszych dokumentów, o którym mówił też kolega Tomasz Sikora, naszej strony internetowej. Bez udziału mieszkańców to miasto po prostu i bez głosu mieszkańców to miasto po prostu będzie gorsze. My musimy zdecydować, jakie ono ma być. Raz jeszcze dziękujemy i zapraszamy Agencję Rozwoju Pomorza, Kaszubski Instytut Rozwoju na strategię rozwoju przedsiębiorczości w powiecie, tak? Tak jest. Raz jeszcze dziękujemy. Bardzo można zjechać dziękujemy. Rowerem.
Przy opracowaniu strategii uwzględniono wyniki badań, które zostały zawarte w innych opracowaniach. Te opracowania były już prezentowane na wcześniejszych już konferencjach, na spotkaniach, jak również na warsztatach planowania strategicznego. Dlatego też no, w dniu dzisiejszym jakby tą część diagnostyczną tutaj pomijamy i nie będziemy jej prezentować, gdyż no, są to obszerne jakby tutaj opracowania, które no, może zająć kilka godzin, tak, omawianie tych wszystkich raportów. Natomiast zachęcam do zapoznania się z tymi raportami. Uważamy, że są bardzo dobrze, znaczy uważamy jako firma, tak, Dorfin, że są dobrze opracowane i mimo, że reprezentuję tutaj jakby inną firmę, tak, doradczo-konsultingową, która działa na terenie Torunia, to myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na te dokumenty, szczególnie osoby, które zajmują się przedsiębiorczością, mieszkają tutaj i dla których jest ważny właśnie rozwój tutaj społeczny. Między innymi tutaj w raportach uwzględniono raport sektor MŚP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, który prezentuje powiat kościerski na tle całego województwa, szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie badanie postaw przedsiębiorczych młodzieży kościerskiej i inne raporty z tego zakresu. Struktura dokumentu no, jest zbieżna z tym charakter taki inspirujący i motywujący do podejmowania wszelkich działań w zakresie przedsiębiorczości. Natomiast główna odpowiedzialność na wdrożeniu tej strategii spoczywa na władzach lokalnych, głównie na władzy powiatowej. Ja dziękuję serdecznie wszystkim tym osobom, które włączyły się w pracę nad realizacją tego dokumentu, nad jego opracowaniem. Chętnie dzieliły się swoją wiedzą i zgłaszały pewne uwagi, brały udział w konsultacjach podczas warsztatów strategicznych. A wszystkim tym, którzy będą realizować tę strategię, życzę osiągnięcia założonych celów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panią. Drodzy Państwo, konferencja nasza dobiega już końca. Zapraszamy Państwa jeszcze na kawę, a w holu tutaj naszej konferencji otrzymacie Państwo i można pobrać informacje na temat adresu strony, na której jest projekt strategii rozwoju miasta i również jest formularz zgłoszenia uwag do projektu strategii, który będzie też dostępny na stronie internetowej. Zachęcamy też Państwa do zabrania ze sobą ankiety dotyczącej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i do jej wypełnienia. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie, dziękuję za interesujące wykłady. Serdecznie Państwa zapraszamy jeszcze na kawę. Dziękuję.